Gazen gminy Puńsk, Witold Teliszkowski, wójt Gminy Puńsk w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Uśmiechnięty pan. Plony, A, jak plony na, plo, na plus? Rozumiem? A, bo to taki sezon różni. Nie do końca, ale, ale tak taki sezon jakby na grzybobranie bardziej, więc składamy wnioski. Wszędzie gdzie się da, żeby w 19 i 20 roku mieć jakieś no, fajne rzeczy, żeby wydarzyły się między innymi inwestycje. O inwestycjach trochę później, a teraz właśnie. Dni Puńska i Matki Boskiej Zielnej tradycyjne festen, festiwal różnych wydarzeń w Puńsku. Tak, tak. Jak co roku chciałbym Państwa serdecznie zaprosić, bo liczymy na dużą frekwencję. Myślę, że upały troszeczkę ustąpią, a pogoda pozwoli, żeby dobrze się zbawić, a te dni puńska i tą zielną, no troszeczkę takie większe święto na naszym terenie. I świętujemy kilka dni. Zaczynamy już 11 w sobotę. I tutaj chciałbym, no, tak z podziwem patrzę na, na swoich mieszkańców, a zwłaszcza na młodzież. E, Muzykal przygotowują e, póki bije serce. To jest autorska sprawa takiego młodego chłopaka Arnolda Woźnielisa w Domu Kultury odbędzie się, liczę na, na dobrą muzykę i też i na dobrą zabawę. To bardzo się cieszę, że uzdolnieni ludzie są wśród nas na terenie gminy. A jeszcze dodatkowo, w niedzielę, oprócz to jest 12 sierpnia, oprócz tego corocznego święta chleba, miodu i mleka, w Szyłajnie nad jeziorem Sejwy. Mamy jeszcze też wieczorem koncert, ja nie chcę nazwać emerytowanych tancerzy czy, czy starszych osób, ale tych, które tanczyły w zespole Jotwa, 2 który już też obchodziliśmy 60-lecie. Dwa lata temu tego zespołu, więc tutaj jeden z pierwszych kierowników tego zespołu, nauczyciel Algis Uzdila, no, zebrał jest, z byłych tancerzy też ich autorski koncert. Także i niedziela to już cały dzień, bo i nad jeziorem, i tutaj w Puńsku, a później już się przenosimy do 14 sierpnia. Tam wieczorem znowuż nasi młodzi artyści z gminy, ale też i, i z i, na pewno i z miasta Sejny, i z okolic Sejny Suwok e, będzie już to któryś tam raz festiwal zespołów festradowych litewskich. E, Także też się cieszę, że coraz więcej jest chętnych, bo mamy przecież filię szkoły muzycznej, mamy taką młodzież, która i studiuje i przygotowana jest muzycznie bardzo doskonale. Także chcą się pokazać i, i, i z tego się cieszę. No a już 15 sierpnia odpust, bo chcemy też i, i podziękować za te dary, które otrzymujemy, zwłaszcza rolnicy. Więc jako podziękowanie to są więcej dożynkowe. Spodziewamy się więcej wieńców dorzękowych, bo i, i, i tu i msza polska i, i, i w języku litewskim także każdy będzie przygotowywał. Właśnie to też troszeczkę u nas więcej tej symboliki jest no, związane te więcej są związane czasami z wydarzeniami. Aktualne wydarzenie, które świętujemy co, cały rok, to jest istu odzyskanie niepo, stulecie odzyskania niepodległości i przez Polskę i przez Litwę, także to jakby się wiąże, e, więc i za to podziękowania też muszą płynąć i chcemy, żeby płynęły. No i. Festiwal folkloru o 14 zaczyna się wcześniej. Znowuż tarki rękodzieła. Tutaj też za, za dużo miejsca nie mamy na tym placu przy kościele, więc nie wszystkich już raczej przyjmujemy, bo chcemy, żeby to jakoś dosyć oryginalni wystawcy byli. A wieczorem już koncerty i kapel ludowych, i, i zespołów popowych z Litwy. Ja myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Tam kilka różnych atrakcji. Teraz jeszcze rozmawiamy, żeby nad głowami balony latały. Może jakieś cukierki się znajdą z herbem Płyńska. Fireworku w tym roku nie chcemy używać. W tamtym roku też już nie używaliśmy. Były lasery, ale to ze względu na zwierzątka. I i naprawdę troszeczkę chce się oglądać ładne to wydarzenie, ale jednak, jednak chcemy, żeby te nasze pociechy też się nie bały, a też się rodowały jakimś świętem. Także ty serdecznie zapraszam wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Liczę na dobrą zabawę, dobre, miłe spotkanie. To dla ducha, a dla ciała, jako łasuch i smakorz, zapytam, będą specjały kuchni litewskie? Tak, tak, tak. Na pewno wędliny e, e, różnakie i nie tylko z gminy Puńska, ale też i z samej Litwy, bo też chętnie zapisują się, teraz przyjmujemy chętnych, no ale też i nasze restauracje są czynne, bary czynne, także można będzie spróbować, tylko jak widziałem w tych dniach troszeczkę jest duży skok przy jedzeniu. Ale każdy powinien coś posmakować. Także jeszcze raz życzę smacznego. 15 września, Europejski Dzień Współpracy, czyli? Czyli to jest organizowane już od kilku lat i gdzieś w innych miejscowościach. Raz uczestniczyłem właśnie w Oziejach. To takie spotkanie było na granicy z Polską, na dawnym przejściu granicznym. Więc to jest jakby też kwintesencja tego, co my robimy w ramach programów transgranicznych. Więc w tym roku odbędzie się właśnie w Puńsku od godziny 10. To też będzie powiązane częściowo z realizacją projektów transgranicznych Polska-Litwa. Tutaj miękkie mamy projekty, więc tutaj akurat pokazanie, co można z lnem robić, jak ten len wyrywać jak go dopracować, żeby, żeby materiał powstał, to jest to ale też i chcemy pokazać dwie inwestycje, które no, zakup i inwestycje które zrobiliśmy w ramach programu Polska-Litwa więc tutaj wyremontowany ośrodek zdrowia i to naprawdę piękny. Kto kto będzie chciał, to zapraszam serdecznie zobaczyć. Ale też i teraz też podziwialiśmy, że w Szwecji w akcji ratunkowej bardzo dobry sprzęt z Polski pojechał strażacki, ale dzięki środkom Unii Europejskiej też ochotnicze straże pożarne posiadamy naprawdę Zawodowy, sprzęt zawodowe samochody, także te, tym chcemy się pokazać, ale też i troszeczkę tańców, troszeczkę poczęstunku, troszeczkę można właśnie popróbować dań, można kupić troszeczkę parę rzeczy. Jeszcze to dopracowujemy, ale chcę, żeby też bardzo dużo ludzi z, z, z obu stron granicy było, bo nie, nie tylko liczę na zaproszonych gości, na merów czy burmistrzów wójtów, ale dla mnie liczą się właśnie ci zwykli ludzie, którzy przyjadą, to jest sobota. Troszeczkę odpoczną. Część tego będzie się odbywać właśnie w, przy skansenie w Puńsku, ale też i mecz koszykówki odbędzie się przy, przy albo, zależy od pogody, albo w sali gimnastycznej w Puńsku, albo przy, na, na boiskach Orlika. Także ja też myślę, że to też po miesiącu odpoczniemy troszeczkę od 15 sierpnia, a 15 września będziemy się bawić aż do Sylwestra, tak liczę. Głos tych zwykłych mieszkańców <laughs> będzie się liczył na konferencji polsko-litowskiego obszaru funkcjonalnego, w którym również pońskie bierze udział. Tak, bierzemy i widzimy jakąś szansę, bo nie tylko te spotkania, które bo uzyskaliśmy środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Na te konferencje i spotkania, ale liczymy, że z tego coś wyrośnie bardziej i większego, i to, co nam pozwoli, jako temu obszarowi uzyskiwać środki unijne dalej. Nawet myślimy o tym, żeby bezpośrednio z Komisji Europejskiej bo jednak te przygranicze przy jeszcze potrzebują troszeczkę w, w, różnego rodzaju inwestycji, e, nazwijmy też je i liniowymi, ale, ale i innych, no bo to chcemy, żeby mieszkańcy też odczuli, no, że akurat na pograniczu można, można dobrze żyć, rozwijać różnego rodzaju usługi, ale też i przedsiębiorczość. I tutaj po stronie e, litewskiej są trzy samorządy przygraniczne. z Kalwarii, Lesdyi, a tutaj gmina Sejny, miasto Sejny, gmina Puńsk, e, Wiżajny, y, y, Szypliszki, Rutka-Tartak. Także no chcemy też i, i innych troszeczkę, nie tyle, że zachęcać, ale nie, 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 nie zapominać o tych gminach, które bezpośrednio nie stykają się z, z Litwą, ale też no, chcemy, żeby taki obszar funkcjonował e, tak jak też funkcjonuje częściowo wielkie obszary miejskie albo i przygraniczne tutaj po stronie zachodniej granicy. Czasu mamy już niewiele, to zapytam o te inwestycje, o których wspomniał pan na początku. E, jakie to będą inwestycje? Co planujecie na ten rok, jeszcze na przyszłe? W tym roku to zakończymy za, inwestycje, i ten wspomniany ośrodek zdrowia i sprawy wodociągowe, stacje uzdatniania wody i tak dalej, ale. Mnie, my planujemy co dalej, bo ten okres programowania powoli kończy się, a możliwości jeszcze troszeczkę jest, więc tutaj e, sześć projektów złożyliśmy do programu Polska Litwa. E, takie ciekawsze, ja myślę, no bo to, taki ciekawy, który by był widoczny już gołym okiem, to jest znowuż chyba drugi raz składam na budowę parku w, w centrum miasteczka. E, a ponadto chcemy, chcemy rozwijać działalność naszego Gminnego Ośrodka Zdrowia, więc tutaj też zobaczymy, jak nam się uda, ale chcemy zakupić sprzęt gine ginekologiczny, specjalistyczny, ale też i chorób oczu do badania oczu. Także liczymy na współpracę dobrą i z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale też i z, z, z lekarzami, specjalistami. Także to jest sześć. Jeden duży wniosek złożyliśmy do programu transgranicznego Polska-Rosja. Tutaj akurat gmina Puński jest partnerem wiodącym. Po stronie rosyjskiej, tu ze strony kaliningradzkiej jest Swietlogorsk, ale tutaj też i koledzy z Bakalerzewa i Filipowa też są partnerami w tym projekcie i chcemy wybudować drogi po obu stronach granicy. Liczę, że ten projekt mógłby przejść, bo też liczymy na dobrą współpracę ze stroną rosyjską. To także taki duży, no ale też się szykujemy do programów, bo niedawno uczestniczyłem w spotkaniach z, z powiatem, z rejonem. Pińskim, więc tutaj też z Białorusią chcemy też i projekty drogowe, ale też i inne składać, bo z Litwą to tak naturalnie ta współpraca wygląda i to, i to wszystkich samorządów po stronie polskiej, bo jednak Unia Europejska, bliskość się. A tutaj troszeczkę trudniej, ale też mamy partnerów i szykujemy się. Też i do głębokich termomodernizacji. Mamy dokumentację na przedszkole, więc tutaj też czekamy na pojawiające się szanse. Więc regionalny program operacyjny, bądź jakieś fundusze, czy norweskie, czy szwajcarskie, ale najszybciej chyba to będzie RPO. Także staramy się wszędzie, bo wiemy, że tak składa się 10 wniosków, 5 przychodzi. To jest wielki sukces, jeśli 50%. I trzeba mieć wkład własny. Trzeba mieć wkład własny, ale z programami transgranicznymi to całe szczęście, że nie ma punktacji wyższej za wkład własny. Czym większy, tym większa punktacja, ale tutaj są określone i ze, z Rosją czy z Białorusią to jest 10% tylko, e, ze stroną litewską to jest 15%. No wy, wydać trzeba 100%, a później oczekiwa na, na, na zwroty, więc to, to nie jest takie łatwe. Po, bo czeka się i rok, są różnego rodzaju kontrole i te kontrole, wiadomo, pieniądz jest publiczny, pieniądz wydaje się naprawdę na to, co, na co jest wnioskowany, ale zawsze jakiś zapis, specyfikacji, czy gdzieś tam takich kropeczki, e, przecinki, nie w tym miejscu i już... I już jakieś tam komplikacje są. Ale w każdym razie to jest fajna rzecz, kiedyś coś się dzieje dobrego. I widać, jak ktoś przyjeżdża po roku i widzi, że akurat w tym miejscu czegoś nie było, a teraz już jest ładniejsze. Także jeszcze raz wszystkich zapraszam chętnych do odwiedzenia Puńska i okolicy, całej gminy Puńsk. I, 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 i wielu, wielu, wielu uśmiechów dla wszystkich, a przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. I, I tak jak człowiek będzie się spotykać, to ja czuję, że każdy jeden do drugiego powie tak, 100 lat, bo 100 lat mamy. <laughs> Także cieszmy się z tego. Witold Kiszkowski, Wojt Gminy Pońsk był Państwa i naszym gościem. Dziękuję serdecznie. I dziękuję bardzo za uwagę.